Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj przyszedłem sobie nad ujście właśnie strumienia, który jest odwodnieniem z stacji uzdatniania wody w Celestynowie. Nadmiar tej wody właśnie sobie spływa tędy. I tak, jesteśmy przy ujściu tego właśnie koryta odwadniającego, które przekopałem. Jest to około, szczerze, z 50 metrów tego koryta i to przekopałem. Ostatni film był ukończenie prac w nocy. Po 22 skończyłem orać ten rów. I tak, możecie zobaczyć, że to działa, bo zobaczcie, jest wymyte koryto. Przejdźmy sobie dalej, jest koryto wymyte. To wszystko przekopałem ręcznie, za pomocą szpadla. Jest to przekopane idealnie, zobaczcie, woda sobie płynie. Poziom wody tam w tym rowie, gdzie właśnie ta woda gruntowa się zbiera, spadł około 5 cm, miarką mierzyłem przed i po. I spadł około 5 cm, to tam plus minus, wie, sami wiecie, pomylić się każdy może. I to wszystko zostało przeze mnie przekopane. Wtedy pokazywałem wam, byłem dokładnie w tym miejscu, pokazywałem wam, że woda płynie. Ale przejdziemy sobie cały odcinek. Różne różności wygrzebałem z ziemi, na przykład takie. Nawet nie chcę wiedzieć, co to było. Ale powiem wam szczerze, inwestycja mi się zwróciła już 8-krotnie, bo jest lepiej niż był. Dlaczego ktoś powie, inwestycja ci się zwróciła 8-krotnie? Dlatego, że nie dość, że jest mostek w tym rowie, to jeszcze można po tym suchą nogą przejść. Dlatego mi się zwróciła. Zobaczcie, że ja musiałem... O, tu nawet dobrze widać, że woda płynie. Ja musiałem przeorać się przez korzenie drzew i tak dalej. Bo tu od lat 90. nikt tego nie poprawił. To było za komuny wykopane i ogólnie tu się tak skończyło. Powiem wam, ja nawet nie chcę wiedzieć, co tu leży. Ja po prostu tego nie wybiorę, bo to jest zbyt dużo tego. Ja mogę przyjść tu ewentualnie z workiem, pozabierać to, co leży. A tego spod ziemi nie będę wykopywał, bo to już nie ma sensu. Zobaczcie, tutaj ludzie ogólnie sobie porobili ścieżki przez ten rów. Zaburzyli jego ogólnie działanie. No ale ja to trochę poprawiłem. Ogólnie, no wiadomo, że tu nie będzie nic teraz płynęło, bo poziom wody spadł. Ale gdy pójdą deszcze i przywróci się poprzedni, to dzięki temu już będzie można... Zresztą zobaczcie, mamy tam ulicę Regutką, która prowadzi aż do Reguta z Celestynowa. Ja ten rów tu przeorałem. Jest to świetna według mnie inwestycja, bo dzięki temu odwodniłem cały ten kawałek. No i tam mamy ten mostek mój autorski. No i tutaj już powoli woda zaczyna wsiąkać w ziemię, dlatego że jej poziom tam w głównym rowie spadł. Ale przejdźmy sobie aż na sam początek tego rowu, bo to jest właśnie fascynujące. I tu mamy ten mostek, że go przysypałem. Zresztą widzicie, że woda dalej płynie, ledwo, ale płynie, bo poziom ogólnie w tym miejscu spadł. Mi się to podoba, że takie inwestycje w lesie są bardzo przydatne. Dorobiłem większość z tego, co miałem pod ręką. Przejdźmy sobie dalej. No to jest ten rów, o którym ja mówię. Ja rozumiem, że tu mamy różnego rodzaju jeżyny i tak dalej, ale to można sobie obejść, da się. Nie komentuję tego. Postaram się to jakoś na dniach pousuwać, żeby tego tu nie było. No. Tu sobie przejdziemy na drugą stronę tego kanału panamskiego. Więc tak to tu wygląda, tam mamy nasz mostek, tu mamy ten rów. I ten rów to jest główne odwodnienie tego odcinka. I po prostu tu
początku już zaczęła się lać woda na boki i po prostu postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić. I dlatego przeorałem w nocy ten cały odcinek rowu jeszcze raz, żeby po prostu odwodnić. To zobaczcie, teraz to ja tu mogę kurde sobie stanąć i normalnie chodzić. Wcześniej tu wszystko było zalane wodą, a wystarczyło tylko przeorać to. Występuje to bardzo duża populacja nartników. To takie fajne robaczki, które sobie popylają po... Może uda mi się zrobić przybliżenie. Popylają... O, widzicie? Popylają sobie po wodzie. Więc... ja uważam, że ta inwestycja była bajkowa, bo dzięki niej rozwiązaliśmy kupę problemów, która występowała w tym miejscu. I powiem wam tak, no w tym miejscu tu mamy najgłębszy odcinek tego mokradła. Zobaczcie, suchą nogą tu stoję, bo tu było wszystko zalane po tej stronie, aż do tamtych krzaków. Więc zrobiłem kolejną dobrą rzecz, że po prostu usunąłem problem, jakim było zalanie tego terenu. Powiem tak, że osoby, które odpowiadały za utrzymanie tego miejsca, to powinny się wstydzić, że po prostu to tak zaniedbały. Okej, trzymajcie się, na razie.